Bracia i siostry w jednej wierze, drodzy czciciele Matki Bożej Różańcowej w jej cudownym kurnickim wizerunku. Spoglądamy na Matkę. Czynimy to już od poniedziałku, aby w sposób szczególny przygotować się do tych uroczystości, które już niebawem, już jutro o tej porze będziemy z wielką radością wyśpiewywać Panu dziękczynienie za dar Maryi, dziękując za jej cudowną obecność, za to, że z taką czułością z tego obrazu spogląda na nas, słucha i od tylu już lat cierpliwie zanosi swoje wołanie przed tron Boga. Wołanie, które jest także naszym wołaniem, bo przecież ona słucha. Ona zbiera nasze prośby i zanosi jemu, swojemu synowi. Moi drodzy, trwaliśmy w tym pięknym spoglądaniu na Maryję i widzeniu jej różnych tytułów, które mają nam pomagać być świętymi. Dzisiaj chcemy spojrzeć na Maryję i powiedzieć sobie, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej Kościół oddaje jej chwałę, skąd te wszystkie tytuły, które wymienialiśmy, Królowa Polski, Matka cierpliwie słuchająca, nieustannie pomagająca, Wspomożycielka wiernych, Królowa Różańca Świętego. Chcemy dzisiaj na początku rozważania zapytać, dlaczego możemy tak ją nazywać. Moi drodzy, wybranie Maryi i to, że spodobało się Panu Bogu przed wiekami, aby Syn Boży, Mesjasz, Syn Boga Żywego przyszedł na świat właśnie przez Maryję, jest naszym podstawowym uprawnieniem do tego, aby w taki sposób Maryję uwielbiać, kochać i czcić. Wszystko przez fakt porodzenia Syna Bożego. Zatem powiemy, wszystkie tytuły Matki Bożej wyrastają z tego jedynego, z tytułu Bożej Rodzicielki. Maryja porodziła Syna Bożego. Ciało z jej ciała, krew z jej krwi. Moi drodzy, przed tyloma już laty tu w waszej parafialnej świątyni rozpoczęło się to piękne wołanie do Boga za sprawą Matki. Ukochaliście Maryję. Świadczą o tym, moi drodzy, i wota, które były tu przynoszone, ale jeszcze bardziej świadczą o tym świadectwa cudownego orędownictwa Maryi składane choćby przez kilka minionych dni, także i dziś rano. Nad tymi świadectwami będziemy się pochylać jutro i w niedzielę. Niech to będzie także zachęta dla nas, abyśmy wzięli udział w tej pięknej uroczystości, która przed nami. Ale jedno jest pewne. To miejsce wybrał Bóg. I myślę, że kiedy usłyszymy, kiedy dowiemy się, jak bardzo Bóg kocha, że słucha wołania, które po ludzku wydaje się być zupełnie straconym, bo czasem, a właściwie nie popełnimy błędu, najczęściej w wielkiej beznadziei. Człowiek klęka tu i wpatrując się w jej oblicze, już tylko w Matce Bożej widzi ostatnią nadzieję wsparcia swojego wołania do Boga, ukojenia bólu, osuszenia łez.
Dlatego stając wobec tej wielkiej tajemnicy, kiedy słuchamy dzisiaj, moi drodzy, tej pięknej Ewangelii, która przypomina nam nawiedzenie świętej Elżbiety, chcemy zobaczyć w Maryi konkretny drogowskaz. Chcemy spojrzeć na postawę jej życia i zabrać z niej dzisiaj jak najwięcej dla siebie. Niech to będzie podsumowanie tych naszych rozważań, w których trwaliśmy od poniedziałku. Matka Boga w stanie błogosławionym udaje się do swojej krewnej. Moi drodzy, oczywiście możemy teraz przez moment troszkę pogdybać. Matka Boża mogła oczekiwać zupełnie innego scenariusza. Mogła powiedzieć, dobrze, skoro jestem Matką Boga, to potrzebuję służących, potrzebuję usługiwania. Przecież mam być Matką Boga. Jesteśmy pewni, że nigdy tak nie pomyślała. Ale nasze ludzkie myślenie każe nam taki scenariusz przyjąć. Dlaczego? Po to właśnie, aby zobaczyć, jak bardzo Matka Boża kochała bliźniego. Jak bardzo Matka Najświętsza wychodziła poza schematy naszego ludzkiego myślenia. Oto Matka Boga udaje się do swojej krewnej, która jest w potrzebie, do podeszłej w latach krewnej Elżbiety, która nosi pod sercem wielkiego proroka, świętego Jana Chrzciciela, tego, który będzie nad Jordanem wołał: oto Baranek Boży, oto Mesjasz, Syn Boga Najwyższego, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandała. Bóg, który przychodzi i który jest rozpoznany. I oto Maryja przychodzi, aby posługiwać, aby pomóc w tym czasie do narodzenia świętego Jana. Możemy sobie wyobrazić wzajemną rozmowę, usługiwanie, może przygotowywanie posiłków, sprzątanie. Wszystkie podstawowe czynności, pamiętając o tym, że Elżbieta tej pomocy potrzebuje. I zobaczmy, moi drodzy, skąd wyrasta siła i taki duchowy optymizm, powiemy, hart ducha Matki Najświętszej. Wszystko bierze początek w wierze. Dlaczego? Teraz zróbmy nasze ludzkie porównanie. Nie trzeba być wierzącym, czy nie wiadomo jak ukształtowanym duchowo, aby pomagać. Bardzo wielu ludzi niewierzących pomaga drugiemu. Ale zobaczmy, mówimy wtedy o filantropii. Mówimy o filantropii, o humanizmie ludzkim. A kiedy my pomagamy i kiedy naszą motywacją do czynienia dobra jest Jezus i miłość bliźniego, to uświadamiamy sobie, że nie niesiemy już tylko filantropii, ale niesiemy miłość caritas, miłość bliźniego. I to właśnie wiara jest fundamentem tej działalności Kościoła, a przecież Kościół to zaangażowanie i działalność nas wszystkich. Chcemy dzisiaj spojrzeć na Maryję pełną miłości, bo tego uczy nas wydarzenie nawiedzenia świętej Elżbiety. Maryja, która przychodzi, aby służyć. A zobaczmy, kochani, my często widzimy tylko czubek własnego nosa. Ale czasem też zniechęcamy się, bo dajemy dobro, a mówiąc bardzo obrazowo, ciągle dostajemy po uszach za to dobro.
I czasem wracasz do domu i może małżonek ci mówi, po co tam znowu byłaś, tak tego nikt nie doceni, a widzisz, miny mają takie, siakie, owakie. Być może takie doświadczenie mamy. I wtedy przychodzi zniechęcenie. Wtedy przychodzi wypalenie. W takim razie, jak to podjąć? Co uczynić, aby było choć milimetr lepiej? I tutaj niech z pomocą przychodzi niepokalana. Przypominajmy sobie zawsze wtedy wydarzenie nawiedzenia świętej Elżbiety i przepiękną posługę Matki Najświętszej, która sama w stanie błogosławionym przychodzi, aby nieść pomoc. Przepiękne, pełne miłości spotkanie człowieka z człowiekiem. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, ale Maryja nie była dotknięta żadnym grzechem, ani pierworodnym, ani uczynkowym. Może stąd miała więcej siły? Odpowiadamy, została napełniona Duchem Świętym. Ale przecież my także jesteśmy świątynią Ducha Świętego. My nie czcimy w Maryi Bogini, czcimy Matkę Boga, kobietę z krwi i kości, która przez wiarę stała się Matką Syna Bożego. Zobaczcie, kochani, powraca w tych naszych rozważaniach już od poniedziałku, jak wspólny mianownik, jak refren, wiara, gruntowanie wiary. Jesteśmy w parafialnym wieczorniku i kiedy w tej wspólnocie szczególnej, wspólnocie Różańca Świętego, Arcybractwa Honorowego, przychodzi nam dzisiaj w czasie tej wieczornej mszy świętej modlić się, to składamy dzisiaj Panu Bogu podziękowanie za waszą posługę miłości. Mówił o tym już ksiądz proboszcz we wstępie do mszy świętej. Te przesuwane w ręku paciorki różańca. Towarzyszy nam to hasło z różańcem w ręku. Pan Bóg pokaże wam, kiedy spotka was twarzą w twarz. Pokaże, ile dusz czystowych wprowadziliście waszą modlitwą do nieba. Ile powołań kapłańskich uratowaliście waszą modlitwą. Ile powołań kapłańskich i zakonnych wymodliliście, modląc się codziennie zrzeszeni w żywym różańcu. Ile małżeństw pojednanych przez waszą modlitwę. I wreszcie, ile łask ściągacie na siebie, kiedy bierzecie do ręki różaniec. To jest także ten dar miłości bliźniemu, na wzór niepokalany. Spotkanie człowieka z człowiekiem w tej przestrzeni ducha. I bardzo was o tę modlitwę dzisiaj w czasie tej mszy świętej proszę, kiedy przed nami ta całonocna, piękna modlitwa różańcowa. Aby nie zabrakło tam modlitwy za Kościół, za Ojca Świętego i biskupów zgromadzonych na synodzie, rozmawiają o młodzieży, pytają, w jaki sposób nieść Chrystusa młodemu pokoleniu. Otoczcie ich modlitwą. Otoczcie też modlitwą kwiat waszej parafii. Młodzież, choćby tych młodych mężczyzn, chłopaków tu zebranych przy ołtarzu, którzy mogliby dzisiaj przy piątku biegać po różnych częściach miasta i ćwiczyć może niekoniecznie w pobożności. A oni są tu, u Matki, przez cały tydzień. Aby Pan Bóg poprowadził ich i wskazał drogę życia. I wreszcie, kochani, wydaje się, że jak nigdy przedtem waszej modlitwy,
potrzebują rodziny, aby były wierne. Kapłani potrzebują tej modlitwy. Wy potrzebujecie naszej wierności Kościołowi, kapłaństwu, celibatowi, a my potrzebujemy waszej wierności, wierności małżeńskiej, rodzicielskiej, wierności wiary. Chcemy dzisiaj modlić się za siebie nawzajem. Niech ta modlitwa serdecznie z naszych serc płynie. I bardzo za nią już teraz dziękuję. Dobry.